Anioły i demony były motywem tegorocznego międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego organizowanego przez zespół szkół nr 1 w Tarnobrzegu. Była to już 10. edycja tego sprawdzianu fryzjerskich umiejętności. Spinki, gumki do włosów, grzebienie, szczotki i lakiery poszły w ruch. A to za sprawą konkursu organizowanego w tarnobrzeskiej prymasówce, na który zjechali się uczniowie z regionu, szkolący się w klasach o profilu fryzjerskim. W tym roku mamy naprawdę bardzo dużo uczestników. Jest to 14 szkół z 3 województw, m.in. z Rzeszowa, z Kamienia, z Sędziszowa Małopolskiego, Sandomierza, Stalowej Woli, Trzciany. Nasza szkoła ma 3 reprezentantki, będziemy mieć 2 demony, 1 anioł. A wśród uczniów reprezentujących prymasówkę znalazła się Amelia Stala, uczennica klasy trzeciej. Zamysł mam na czarnego anioła. Boki będą całe spięte w warkocze, a góra za to będzie taka dosyć obszerna, wybudowana w górę jako taki a la irokes. No i do tego jeszcze będzie taka, można powiedzieć, maska z warkoczy i włosów na buzi. Celów, dla których organizowany jest konkurs i korzyści z uczestniczenia w nim, jest wiele. Tego typu konkursy są bardzo ważne. Mają zawsze na celu zaprezentować umiejętności naszej młodzieży. Uczniowie mają możliwość poszukiwania różnego rodzaju pomysłów na swoje fryzury, zgodne. Te fryzury muszą być oczywiście z tematyką konkursu. Mają też możliwość spotkania się z wielu szkół, gdzie mogą rywalizować. Jest to zdrowa rywalizacja. Mogą wymieniać doświadczenia, mogą zaprezentować swoje umiejętności. Także tego typu konkursy cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Pracę uczestniczek konkursu oceniało profesjonalne jury, wśród nich kierownik cechu rzemiosł różnych Danuta Dziadura, mistrzyni fryzjerstwa Bożena Ogórek i Piotr Przywara, fryzjer, właściciel jednego z salonów w Tarnobrzegu.